Więc postanowiłem zrobić jutro na live takie porównanie obu pań. Nie jest to nic personalnego oraz breaking news, którego, o którym nikt nie wie. Co to jest za atencjusz? Nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta. Nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta. Nigdy w życiu. Okej. Okay. Dokończ swoje, ja wtedy powiem swoje. No. No bo co to jest w ogóle za pierdolenie jakichś głupot spierdolonych? Ten gościu nic o mnie nie wie. Nikogo nie zna, kogo ja znam. Nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta. Nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta. No. I tyle. A jak będzie pierdolił jakieś farmazony o jakimś moim życiu łóżkowym, to też kurwa dostanie pozew. Bo ja nic nie powiedziałam. Ja skomentowałam sytuację, która jest w internecie. Jak ja widzę, że ktoś kurwa znęca się nad psem, to jak mam inaczej nazwać taką osobę jak nie patologią? Ja powiedziałam, że ona była, że ona jest patologią, powiedziałam, że żyła w patologii. Więc zamknij kurwa mordę, bo to już jest kurwa jakaś pierdolona przesada. Dlatego właśnie się zastanawiałam, jak to jechać, czy pierdolić coś o nim, czy nie pierdolić. A co ja powiedziałam, że ma kurwa brodę pofarbowaną ten i że typiara siedziała w patologii, bo siedziała kurwa w patologii i chlała na każdym live'ie i ty pierdolisz takie rzeczy? Popierdoliło cię kurwa? Pojebało go? Będzie mnie oskarżał takie rzeczy? Nigdy kurwa w życiu nie zdradziłam Stewarta. Nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta. 5 zł. I tyle kurwa. I będzie pierdolił jakieś farmazony. Byłam w chuj zakochana w Stewarcie, miałam w chuj problemy po naszym związku. I nigdy kurwa w życiu nikogo nie zdradziłam. W chuj nie toleruję zdrady. I nie życzę sobie pierdolenia takich rzeczy. Możesz ty kurwa porównywać co chcesz. Możesz ty mojego chuja porównywać do twojego. Ale kurwa zamknij mordę! Za cztery jebany! Szalenie interesująca sytuacja. Przepraszam na chwilę, widzowie. W moje ale kurwa twojego chuja! Ej, poczekaj, wyluzuj się. Bo mnie oskarża, że ci tak nie zrobiłam! Ochłoń, zanim wiedziałam, że tak będzie, że to jest jebana tendencja, że jak coś o nim powiemy, to kurwa będzie pierdolenie i zmyślanie jakichś głupot.